Tak na początku, wiecie, to bardzo się cieszę, żeście w ogóle dojechali. Jak ksiądz arcybiskup wyznaczył 9 grudzień z księdzem sekretarzem, taka dumka, Boże, jak zasypaje z nich drogi nie przyjdzni, to nikt nie przyjdzie. Daj Boże, że drogi odkryły się i wyprzyjechały, że wyje. Na sprawie, co moja radość wielka, że wyje. Bo my dzisiaj chcemy na sprawie dziękowaty Bogu. Świata mesa, co jest wdzięczność Bogu za bezmężną Jego lubów. I my z tej dobroty Boga żywemo, co jest drzewo naszego życia na sprawie. To ma być dużo krótko. Ja nie znam, jak to zrobić, jeszcze ma być jak najszybsze. To z początku odne. Ja chcę dzisiaj prosławiać Boże prowidzenia. Boże prowidzenia. Bo co niemowirne, to, co cej budynek je i za chwilinku będzie poświęcony. I za te Boże prowidzenia, za dobro Boga, sława Ojcu i Synu i Świętemu Duchu. Nyni powszechczas. I także chcę w tym Bożemu prowidzeniu podziękować wszystkim, kto w tym ma uczestnictwo w tej podii poświęcenia tego budynku. Dla mnie to jest naprawdę coś takiego osobliwe, co przeżywają dzisiaj dni. Багато думаю, би сказав також отець Ян, який я може не привітав, повинен це зробити на початку. Ксьонд Ян Нікель, який тут служив багато років. Скільки його турботи, скільки молитви, то він знає може краще, ніж я. Так що, отче Яне, за молитву, твою доброту, за це постоянне towarzyszowanie całemu. Dziękuję z jego serca. I ja przyszłam, aby prodowżywce. I tak naprawdę, jak ten budynek 2,5 roku temu stał naszym, po bardzo rokach stał naszym, to jakby nie Boże prowidzenia i nasz archiepiskop Mieczysław, to jak kinec by było. To by był kinec mi, parafii i temu budynku. I księdze arcybiskupie Mieczysławie, ja z tego serca dziękuję. Z całego serca dziękuję wam za odkrytość i dobro i dopomochu. I za to, że ty szukał i szukajesz dopomochy nie tylko dla stryja, ale dla całej naszej arydiecezji. Na twoje ruki ja chcę skłaść podjaku tym wszystkim, kogo nawet nie znają. I pewno nikoli nie będę mi możliwości zustryty, ale na twoje ruki. Bo przez tebe co przyszło, że ten budynek dzisiaj za chwilę odnowlony, chociaż tam jeszcze troszkę roboty jest, żeby było wse raz, ale dziękuję. Duże serdeczne. Z kiki pracy ksiądza Andrija Legowicza, sekretara, jaki pilnuje całą wse i tam siedział bilet cioho, znaje tych dokumentów różnych, bo to straszne z tymi dokumentami, z kiki to more roboty i za te more roboty duże, duże dziękuję, otrze. Księdze prowadzi Andrii. Jaka to wielka radość i także, że w wspólnoty, samej wspólnoty miasta Stryja jest także ta realność odkrycia, żeby pomóc. Ja dużo serdecznie chcę podziękować na ruki pani Chrystyny, jaka jest zastępcą głowy naszej miejskiej władzy, naszego pana Olecha, że ona z nami dzisiaj za wszystkie sprzyjania, za to, że jest ta możliwość dzisiaj świadkować tę uroczystość poświęcenia tego budynku. I wszystkim, kto dopomógł, tak naprawdę ja także tu trzeba by było, żeby pan Jefem troszkę dopomógł mi skazać. Duże, duże dziękujemy. Ja z całego serca dziękuję i na wasze ruki, a przez was na ruki pana mera miasta, pana Olecha. Bażajuczy, żeby dobro, jakie wczynyły, dobro zawsze wartaje do nas, żeby wartało do was i do was, jaki oczywiście to miasto.
всім різним жертводавцям, так насправді. То є багато людей, так насправді я не хочу тутай також затримувати вас в грамі, але я всім за цю допомогу духовну, бо це була така для мене завжди особлива, що є люди, які моляться, знаєте, моляться про це, щоб цей будинок був наш, щоб була можливість відремонтувати його. І за це товаришування в молитві, коли була праця. Це небезпечна праця, так насправді. І все гаразд, і все було якось щасливо. Всім з цього серця дякую. Немає з нами тутай такого пана Романа і Галини Дудек з Ласкополу, з Ласкової. Насправді, то таке велике серце цієї людини, яка допомагала і допомагає постійно. Dobre, że wy je. Witają was pani Marika i Petro z Starowskołatu Zięba, pani Lesia, że wy przyjechały razem z ojcem Petrom, małym, jaki wy tu jest z nami, bo to taka naprawdę radość, że wy je i dziękuję za waszą dopomogę, bo to tak jak było podczas budowy chramu w Murszyni, tego maleńkiego chramu, to także знаю про вашу молитву і допомогу, щоб допомогти. І за це все дуже сердечно дякую. Я дуже сердечно дякую всім священникам з мого деканату. Дорогі, я вам дуже дякую за вашу підтримку, за вашу молитву, за ваше добре серце, за те очікування, коли нарешті буде в стрію, можна бути разом już не в покуточках, але в одному місці. Дуже дякую сердечно отцям, які тут служили. Як гарно, що є з нами. Ксьон Прад już вспомнявим, ксьон Ян, але два Андрії приїхали. Отець Андрій Безкоровайний і отець Андрій Лалік. То велике серце тих людей, які також товаришували і товаришують нам завжди в цій спільноті. Дякую вам за участь цього серця. Отче Мирон, з цього серця, Боже, пам'ятаю, як це ще кусочок в плебані не був наш. Здавалося, якби тупик і нема, і неможливе, але все раз за молитву, за підтримку, за вашу присутність сьогодні, за добро. Насправді, з цього серця, то відкрите серце, дякую. Дякую сестричкам з Бориславія, дякую братам з Дрогобича і брату з Рускавця. І дуже сердечно дякую моїм ту сестричкам в Стрію. Добре, що сестра Теона є наша зернатчка також. Вона тут також товаришувала під час цієї будови, і хоча вона в Львові зараз, але також товаришує. І я хочу скласти на руки сестри Тетяни сьогодні, щоб настоятельки, сестри Тобіаші, яка також дякую, що є, сестри Юстиняни, яка тут з нами є. Дуже-дуже сердечно дякую всім сестричкам в особливий спосіб за цю допомогу в тих останніх, насправді, годинах. Здавалося, ще не знаю, що буде. Приїдуть гості і будемо на снігу. Але все є гаразд і все те, що таке основне, є зроблене. Я дякую всім архітекторам, всім службам, які допомагали в організації цього, щоб зробити та різні умови, знаєте, з архітектури пану Андрію і пану Ярославію. Багато-багато різних прекрасних людей. Дуже-дуже сердечно дякую. Дуже сердечно дякую всім моїм парафіянам стрийським за вашу підтримку, за вашу молитву, за ваше добре серце, також відкрите, щоб допомагати в цьому, щоб можна було проводити це діло ремонту. Молитва, жертводавці і тих різних людей море, але треба рук до праці. І я хочу подякувати Богу за добро всіх працівників. Складуці на руки пана Яцка Врубель і пана Євгена зі Стрия. На ваші руки і через вас всім, хто працював.
bo to ważka praca tak naprawdę, nieprosta. I duże, duże serdeczne dziękuję, niech to dobre serce, wasza praca, to dobro wertaje do was. Duże serdeczne za to z całego serca dziękuję. Duże dziękuję także wszystkim, jaki nas zaprosił zaraz do tego budynku. Będzie krótka modlitwa poświęcenia. No i pani Ola i tam inni zrobili wszystko, żeby przyjąć nas dzisiaj już w tym budynku. Tak że wszystkich zaproszonych duże serdecznie zaraz zaproszuję na poświęcenia tego budynku i na tej przyjom. Z Polski się jeden wybrał, mój brat najmłodszy, także Jaśko, dziękuję ci, żeś się nie bał jechać, wiecie. Bóg Święty ci zapłać, żeś przyjechał, przedstawiciel przynajmniej jeden przyjechał, bardzo, bardzo mu dziękuję. I za tych wszystkich, ja ważko mi znajty śliw wysłowytyce, za tych wszystkich Bożemu prowidzeniu i Bohu dziękujemy. Sława Ojcu i Synu i Światomu Duchu. No i tak jak w modlitwie otec Anton tu zaznaczył, żeby cały budynek służył dla świeczenników, dla dobra ludzi, dzieci, stryja, tak naprawdę. Co nam potrzebno, nam, świeczennikom? Maleńka kimnatka, żeby była, naprawdę. No trzeba coś jeść, bo powietrza nie będzie żyty. Trzeba pomyć się. A tak naprawdę ten budynek ma służyć dla dobra parafian, dla dobra ludzi. I żeby Boże prowadzenie, jakie ja wiru, że ono jest prekrasnym i cudownym, było prosławlone i żeby ono nadal nam towarzyszowało to wszyscy razem. Sława Ojcu i Synu i Światomu Duchu. Mas media. O, jeszcze mas media. Saszko. Ty znajesz, ty młodec, prekrasno, że tak bardzo różnych informacji mamy i przez Skela win nazwał, ja nie znam kto to był, kto przedumawcą programu Skela, ale Gospod, tak, cena Skeli, jak pobudowane, sprawdźno i to, niechaj ono idzie w świat i niechaj dopomoże, przez każde dobro wykrywaty to, co najkraszcze, jakim perlino je Bóg, jakim skarbom je Bóg. A my mamy nesty dobro innym przez nasze służenia. Jeszcze raz wszystkim za wsze, już razem na to dziękuję i na wasze ruki archiepiskopem Mieczysławem składają. Dziękuję.